Panie Dariuszu, jak ocenia Pan szansę reprezentacji Polski w dzisiejszym meczu z Meksykiem na stadionie w Gdańsku? Szanse zawsze są, ale ja myślę, że ten mecz nie służy temu, jakie są szanse na wygranie spotkania. Wiadomo, że wyjdą wszyscy z chęcią, żeby w tym spotkaniu się zaprezentować. I to jest najistotniejsze. Adam Nawałka konsekwentnie zmienia ustawienie reprezentacji. Mamy ponoć zagrać w dalszym ciągu trójką z tyłu. Tutaj wybór został troszkę ograniczony, no bo nie ma Pazdana, odszedł Glik, znaczy odszedł, został zwolniony z dalszej części zgrupowania. W związku z tym będzie Jach, będzie Cionek i będzie Jędrzejczyk. Po bokach zobaczymy z jednej strony Kędziorę, dostaje swoją szansę reprezentacyjną. Z drugiej strony na takim wahadle zagra Kurzawa. W środku będziemy mieli Linetego, Mączyńskiego i Zielińskiego, Stępińskiego z przodu. Po bokach Makuszewski ma zagrać i właśnie nie pamiętam kto na boku jeszcze z naszych zawodników. Także no, jak słucham? Nie, Rybus na ławce, Rybus na ławce, Błaszczykowski na ławce, Wolski na początku na ławce. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało wszystko w trakcie samej gry. Szansa dublerów przede wszystkim, dlatego że Adam Nawałka słusznie dał odpocząć Robertowi Lewandowskiemu, który wiadomo, że nie było sensu ryzykowania. Dał odpocząć tym, którzy zagrali w spotkaniu z Urugwajem, czyli Glikowi, Krychowiakowi, a także Grosickiemu. W związku z tym, jeszcze biorąc pod uwagę, że nie ma Piszczka, który jest kontuzjowany, no to jest taka połowa reprezentacji wyjściowej jedenastki. Poszukiwania, bo temu służą te mecze i z Urugwajem, i z Meksykiem, pewnie dwa marcowe jeszcze. Bo już w czerwcu nie, bo już w czerwcu to będą ci, którzy... No właśnie, wiadomo, że to są mecze towarzyskie. Jak ocenia Pan potencjał już w pełnym składzie naszej reprezentacji na mundialu w Rosji? Czy ja daleki jestem od takich hura optymistycznych zapowiedzi, jedziemy po medal. Oczywiście w sensie myślenia jak najbardziej. Jestem w Gdańsku z okazji 35 lat od zdobycia trzeciego miejsca w świecie. Wczoraj było bardzo piękne spotkanie tamtej ekipy, które zorganizował prezes Zbigniew Boniek, zresztą członek tamtej drużyny. I też tak w tym gronie rozmawialiśmy. No, najważniejsze jest wyjście z grupy, a jeszcze ważniejsze nie przegranie pierwszego spotkania. Bo jak uczy historia, w meczach, w których wygrywaliśmy bądź remisowaliśmy, wychodziliśmy z grupy. To po kolei 74 rok zwycięstwo z Argentyną, 78 bezbramkowy remis z Niemcami, 82 bezbramkowy remis z Włochami, 86 bezbramkowy remis z Marokiem. I wszystkie te walki grupowe kończyły się wyjściem. Tak? Jeśli spojrzymy na to, na kogo trafiliśmy, bo jesteśmy przed losowaniem, wszyscy mówią, no zobaczymy jakie losowanie. Takie hura optymistyczne były nastroje po losowaniu 2002-2006. W zasadzie tylko Portugalia i Niemcy poza zasięgiem, a okazało się, że i Korea była poza zasięgiem, i Ekwador był poza zasięgiem. Już ten trzeci mecz, żeśmy grali o to, żeby pożegnać się z mundialem, więc najważniejsze będzie pierwsze spotkanie, nie przegranie tego spotkania. I myślę, że i Adam Nawałka i ta ekipa już z tym swoim doświadczeniem, które ma z finałów Mistrzostw Europy, ma też świadomość jak gdyby kroczenia od meczu do meczu i wyznaczenia sobie nowych celów. Pojadą tam przede wszystkim z celem wyjścia z grupy i to będzie jak gdyby rzecz najważniejsza dla tej reprezentacji. A co później dalej, zobaczymy. Polska po raz pierwszy w historii jest tak wysoko w rankingu FIFA, także jest nadzieja, że będziemy losowani z pierwszego koszyka. Nie, no na pewno będziemy losowani z pierwszego koszyka. Wiadomo, z kim nie spotka się polska reprezentacja w grupie. Ale zobaczymy, kogo nam los przydzieli, dlatego że też słusznie Adam Nawałka robi, że sprawdza i konfrontuje naszą drużynę, jednocześnie sprawdzając dublerów z innym stylem, bo jednak styl południowoamerykański, czy też środkowoamerykański, jakim jest Meksyk, to są jednak zespoły, powiedzmy, mimo że większość zawodników gra w Europie, z pewnym swoim DNA kontynentalnym, powiedziałbym. Szukają, PZPN szuka przeciwnika z Afryki, żeby spotkać się w marcowych spotkaniach, przynajmniej w jednym meczu. No wiadomo, że to jest troszkę inny styl, jeszcze dałoby się zagrać z którąś z zespołów ze strefy azjatyckiej, myślę, choćby o Korei, dlatego że to w tym świecie się mocno już pozmieniało i to nie jest tak, że kwalifikując się do finałów Mistrzostw Świata mamy rozbudzone apetyty i nadzieje, jaki my mamy zespół. Ja tonuję te naprawdę optymistyczne, hura optymistyczne nastroje, dlatego że owszem, mamy zespół, ale też trzeba mieć świadomość, że i inni mają zespoły. W związku z tym, tak jak mówię, cel jest podstawowy, wyjście z grupy, co dalej, wszystko ponad będzie naprawdę sukcesem. Wiadomo, że mecze wracają do telewizji publicznej, a czy wie Pan, z kim będzie, kto będzie Pana partnerem w zbliżających się Mistrzostwach Świata w piłce nożnej? Jeszcze nie ma decyzji kierownictwa, że tak powiem, kto, teraz komentowałem z Andrzejem Juszkowiakiem,
jest Gilewicz, jest Uratowski. Być może będzie też sprawdzany wariant, który mamy przećwiczony. Może Tomasz Hajto? Nie sądzę, żeby tutaj był transfer z Polsatu, raczej to nie wchodzi w rachubę. Jeśli będą transfery, to takie na zasadzie wypożyczenia, to Grzegorz Mielcarski z Kanału Plus, który u nas zaczynał, który, że tak powiem, był moim odkryciem współkomentatorskim, bo przy mnie, że tak powiem, stawiał swoje pierwsze kroki. Wspólnie żeśmy dość sporo meczów komentowali. Komentowaliśmy Mistrzostwa Świata w 2006 roku, komentowaliśmy Mistrzostwa Świata, choćby te ostatnie, czyli w Brazylii, więc jeśli, to pewnie któryś z tych kandydatów. I ostatnie pytanie, i to zadałem pytanie również studentom naszej uczelni. Co by pan zrobił, gdyby pan był Robertem Lewandowskim? W jakim sensie? Po pierwsze, nigdy nim nie będę. Po drugie, Robert jest jeden, no nie ma zastępcy w tej chwili, jeden do jednego. Trzeba się tylko cieszyć, że doczekaliśmy się takiej klasy światowej piłkarza z tak profesjonalnym podejściem do tego, co robi. Co znaczy Robert Lewandowski dla tej reprezentacji, choćby ostatnie spotkanie z Urugwajem przekonało. Zresztą zdobycie 16 bramek w eliminacjach ma swoją wymowę. Ten zespół bez Roberta Lewandowskiego to nie jest ten zespół, bo wiadomo, że to na nim się wszystko opiera i na nim się wszystko zasadza. To też jest bardzo ważne, czy Robert będzie w pełni sił, czy będzie zdrowy, czy będzie w pełni formy. Jak pamiętamy, podczas finałów Mistrzostw Europy we Francji nie był w pełni formy, był przemęczony. To nie był ten Robert, który nas przyzwyczaił do swojej niezwykle efektownej i efektywnej gry. Pracował jak mógł, odciągał obrońców jak mógł, żeby stwarzać miejsce choćby dla Milika. Ja myślę, że przykład Euro jest takim przykładem, do którego Adam Nawałka będzie podążał, ma już sprawdzone metody. Zespół, który potrafił grać na zero z tyłu w spotkaniach grupowych, nie straciliśmy żadnej bramki, jak wszyscy doskonale pamiętamy. Myśmy w ogóle niedużo strzelali, ale też przede wszystkim nie traciliśmy i to była najważniejsza sprawa, bo stracona bramka ze Szwajcarią, stracona bramka z Portugalią. Później spotkanie rozstrzygnięte żółtami karnymi. Myślę, że ten zespół też ma świadomość niespełnienia. To znaczy, to była taka niepowtarzalna szansa na zagranie w finale, a kto wie, czy nawet nie na wygranie całej imprezy. Natomiast ten niedosyt może im tylko służyć w sensie pozytywnym podczas finałów Mistrzostw Świata w Rosji.